projekt ustawy o sporcie znajduje się w tej chwili w Sejmie. Myślę, że posłowie powinni wprowadzić taki jednoznaczny zapis, który by ukierunkowywał postępowanie dochodzeniowe właśnie do Urzędu Prokuratorskiego. Ale Państwo możecie złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Pan redaktor, tak. Ja nie znam tych wypowiedzi i nie wszystkich elementów. Nie, jeszcze raz powtarzam, te podstawy potencjalne są naprawdę bardzo kruche i my też tu rozmawialiśmy, bo pani mecenas z nami, pan Rafał jest prawnikiem z Ministerstwa Sportu i tak nie do końca to wszystko jest przejrzyste, jak nam się wydaje i niestety... Zapis w ustawie powinien być jednoznaczny. Każdy udokumentowany przypadek dopingu z automatu jest rozpatrywany dochodzeniowo przez Urząd Prokuratorski. Tymczasem nie byłoby tych wielu z naszych znaków zapytania, o to tyle mogę. Ale są, panie profesorze, ja mam takie pytanie, czy, no bo skoro wynieśliście dzisiaj państwo pozytywne jakby wrażenia na temat witaliaty polskiego, to chciałem odwrócić pytanie, no ale chyba też nie udało się wykluczyć tego, że reszta grupy kryje Trypolskiego, nie chcąc, żeby wyszły na jaw na przykład praktyki, że inni też byli, tak jak Kornelia Marek, uwikłani w doping. Nie, no oczywiście, że nie możemy wykluczyć. No my, zresztą rozmawiałem z tymi wszystkimi dzisiejszymi gośćmi za każdym razem, cały czas im podkreślaliśmy na początku, że my możemy tylko pytać o ich opinię tak naprawdę, że my nie mamy żadnych mechanizmów, żeby ich zmusić do mówienia czegoś innego, niż nam powiedzą sami. I tu jakby no czuliśmy pewną taką, nie wiem jak to nazwać, bezsilność nawet w niektórych momentach, ale jak gdyby dochodząc do pewnego pytania, widząc reakcję, no mogliśmy tylko powiedzieć stop, koniec, dalej nie idziemy, bo wiemy, że nie, no po co słyszeć po raz kolejny to samo, co dostawaliśmy, więc jak gdyby, no jest to pewna sytuacja dosyć trudna. Ja myślę, że tutaj naprawdę te przemyślenia, które będziemy mieli na przyszłość w tych sytuacjach, naprawdę powinny być troszkę inne, żeby nie stawać w takiej sytuacji, że tylko oświadczenie, ja myślę, pewien automat tu musi być jednak mimo wszystko. I być może czasami zdarzy się, że się zawodnika skrzywdzi jakiegoś, który zostanie na przykład dożywotnio zdyskwalifikowany od razu, ale może jest to cena, którą trzeba ponieść za to, żeby przyłapać ileś ludzi, albo ileś ludzi zniechęcić do tego, żeby stosowali w Polsce doping.